A więc, na jakiej gitarze powinieneś, powinnaś rozpocząć swoją przygodę z tym pięknym instrumentem? I dzisiaj Wam o tym opowiem. Temat gorący, mamy nowy rok, pewnie dostaliście na święta kasę, albo nawet już gitarę dostaliście jakąś. To zobaczymy sobie, czy to jest dobry instrument. I cóż, rozwiejemy Parę mitów, które gdzieś tam funkcjonują w przestrzeni. Intro. Zatem od jakiej gitary powinienem zacząć naukę. Od gitary elektrycznej, czy ja muszę najpierw jednak wystartować na gitarze akustycznej, czyli na pudle, a może powinienem mieć gitarę basową, to w ogóle od czego zacząć. A może gitara klasyczna, której nie mam tutaj akurat w posiadaniu aktualnie, ale wygląda na tak. Dobra, więc najpierw w dużym skrócie, a potem przejdziemy do. Bardziej szczegółowych informacji. Także w dużym skrócie, zacznij na takiej gitarze, na jakiej po prostu chcesz grać, która ci się podoba. Nie wiem, na której muzykę swoją, która ta muzyka ci się podoba, grają tw w Twojej idole, na przykład. Bo będzie to związane dosyć mocno z motywacją i chęcią. Do tego, że będziemy grali. Wyobraźcie sobie, że i tu przechodzę do mitu <grytanie> numer jeden, czyli, że musisz zacząć od litery klasycznej albo musisz zacząć od pudła. Otóż nie musisz. Jak chcesz jeździć na skuterze, to niekoniecznie musisz jeździć tyrem, mimo że to na pewno pomoże jedno w drugim, bo to są podobne elementy. I jak chcesz jeździć yy, na torze wyścigowym, to niekoniecznie musisz y, wcześniej mieć terenówkę, jeździć po lesie. To, to, to są tego typu sprawy. Także rozwiewamy ten mit, którego w sumie byłem właśnie ofiarą. Yy, ofiarą w cudzysłowie, bo przydało mi się to na pewno bardzo mocno i ten czas, gdzie grałem na kiterze klasycznej, bo tak zostało mi powiedziane, był to rok 2003. Inna świadomość troszeczkę, inne czasy, i inny dostęp do, do fachowców, po prostu niż dzisiaj. Natomiast zacząłem tą przygodę na literze klasycznej. Gitara klasyczna, mówię, nie mam jej tutaj, ale ona będzie dosyć mocno przypominała gitarę akustyczną, która tutaj koło mnie stoi, ale jednak nie do końca. Ma ona szerszy gryf, taki szerokością to bardziej przypominający elektryczną gitarę siedmiostrunową i ten gryf jest też gruby. Ta gitara nie ma pręta regulacyjnego, struny są nylonowe, także no myślę, że będziecie mieli mniejsze purchle na palcach niż byście mieli gitarę na przykład akustyczną czy też, czy też elektryczną. Ale wasze opuszki i tak się muszą przyzwyczaić do absolutnie każdej gitary i na każdej będą was bolały mniej lub bardziej palce i po prostu trzeba to przeżyć nic się nie wydarzy opuszki wam stwardnieją i będziecie sobie fajnie mogli korzystać normalnie z instrumentu i tyle. Gitara klasyczna ma taki ciepły sound i i ją bym w ogóle e, używał. No, nie wiem, zgodnie z przeznaczeniem. Na przykład, jeśli byście chcieli pójść do szkoły muzycznej, to będzie tam repertuar realizowany na gitarze klasycznej. Będzie też technika gitarowa klasyczna. Będziemy uderzać sobie struny palcami. Pewnie w późniejszym czasie będziecie musieli zapuścić paznokcie żeby ten sound był troszeczkę taki no, ładniejszy, ciekawszy. Ale to jest target do grania muzyki. Właśnie klasycznej, no takiej, którą będą Wam serwować w szkole muzycznej. Także polecam, oczywiście, w muzyce rozrywkowej też klasyczna ma swoje zastosowanie. Może posłuchajmy, jak brzmi. Plusem tutaj też cenowym jest fakt, że gitara po prostu jest to sama gitara. Tak? Kawałek pudła z kawałkiem drewna, ze strunami i progami i koniec. Nie potrzebujecie do tego żadnego wzmacniacza, nie potrzebujecie żadnego dodatkowego sprzętu tego rodzaju. Więc gdzieś tam ten czynnik ekonomiczny będzie miał miejsce. Chociaż tak naprawdę mamy dzisiaj już zalew. Instrumentów, rynek jest zalany instrumentami, naprawdę za bardzo nieduże pieniądze możemy znaleźć coś sensownego do, do grania. Tak kilkaset złotych, myślę, że od 500 w górę, od 500 do 1000 to polecam kanał mojego kolegi ten typa z filmiki o gitarach i on się specjalizuje w tego typu sytuacjach. Ja może niekoniecznie ale na pewno można coś znaleźć, coś co będzie dobrej jakości. Zwłaszcza jeśli mówimy o instrumentach yy, używanych, bo często poza tym, że one może nie będą takie śliczne, ale to w sumie nowy instrument używacie 4 dni, to też jest już używany, prawda? Yy, więc yy, może nie będą takie, takie śliczne te instrumenty, ale możecie naprawdę wyrwać lepszy jakościowo sprzęt za mniejszą kasę i to się tyczy obojętnie jakiej gitary byście nie powali. Basowej, akustycznej, elektrycznej, klasycznej. Wszystko jedno. Zawsze yy, jakby werdykt rynkowy jest ten sam. Okej, okay, zatem czym się różni gitara akustyczna od gitary yy, klasycznej? Tak? Przecież to też jest pudło i tak dalej. No ja akurat tutaj mam taką gitarę firmy Takamine. Japoński sprzęt. Akurat jestem endorserem tej marki jako jeden z niewielu w Polsce. Znakomite instrumenty. Tutaj muszę, muszę przyznać i nie, nie dostaje za to dodatkowej kasy. To nic nie zmienia. Naprawdę fajne gitary. No, ta akurat, to akurat to jest instrument zawodowy, więc, więc dla, dla Was, dla początkujących pewnie, którzy to oglądacie, no nie będzie to target cenowy zdecydowanie. No, ale on tutaj musi spełniać wyśrubowane zadania. Na przykład w warunkach studyjnych czy koncertowych. Mamy tutaj cieńszy gryf. Węższy, tak. Cieńszy też, tak naprawdę. Tutaj też by. Bardziej ta gitara jest taka. No, struny są bliżej siebie. Przede wszystkim struny są metalowe, a gitara akustyczna e, ma dużo wspólnych cech z gitarą elektryczną. Struny, właśnie, będą metalowe. Pręd regulacyjny. Tutaj wkładamy sobie klucz i możemy, zmieniając na przykład grubość strun, e, zmieniać naprężenie gryfu, żeby zrównoważyć na przykład grubsze struny, czy też cieńsze, prawda? Poluzować, napiąć to wszystko oczywiście. Zależy, klucze często wyglądają w ten sposób. W gitarze klasycznej ten system jest inny. To jest instrument, który świetnie sprawdzi się na przykład jako narzędzie do akompaniamentu. Powiedzmy, na przykład wokaliście, albo w ogóle jakby element, element zespołu. Ta gitara jest dużo głośniejsza niż gitara klasyczna. Do tego to właśnie zostało chyba stworzone pierwotnie, chociaż dzisiaj ludzie robią z tym cuda. Ja uwielbiam sound gitary akustycznej, po prostu uwielbiam. Piękny taki naturalny, ale też dźwięczny, donośny, jasny, bo strony nylonowe wyprodukują raczej taki bardziej nosowy, taki bardziej yy, w tym klimacie sound. Tutaj ten sound jest jasny, jest taki ostrzejszy. Zresztą, ale po co ja będę Wam o tym mówił? Akurat zdarzyło mi się nagrywać parę, parę płyt akustycznych. Parę no, no, Dokładnie dwie nagrałem takie, takie płyty. Jedna to właściwie taka krótka epka, ale posłuchajmy, jak brzmi gitara akustyczna. Mieliście możliwość sobie chwilę posłuchać, tak to mniej więcej się prezentuje. Niektóre z tych gitar mają oczywiście elektronikę, niekoniecznie tak rozbudowaną i fajną, jak ta konkretna, ale możemy sobie ją. O, tu sobie wpinamy i możemy grać pod wzmacniaczem, pod nagłośnieniem. Także to jest bardzo fajna cecha. W późniejszym czasie, jakoś troszeczkę się poduczycie grać. Nie wiem, może w jakimś pubie zagracie, może coś w tym stylu. Zawsze się można gdzieś tam podłączyć do jakiejś konsolety, nawet i po prostu zagrać sobie koncercik, akompaniując na gitarze. Czy śpiewającemu sobie, czy komuś innemu, to już jest nieważne, ale tak wygląda mniej więcej gitara akustyczna. I jako, że strony są metalowe i trochę grubsze, na gitarze akustycznej będziecie mieli e, no, większe wyzwanie. Na gitarze, e, na gitarze akustycznej gra się. Po prostu no, troszeczkę trudniej manualnie, no, zauważalnie trudniej manualnie niż na przykład na gitarze elektrycznej, a troszkę bardziej może wymaga to więcej, więcej, więcej siły niż gitara klasyczna, chociaż to wszystko zależy też od setupu, czyli ustawienia gitary. Nie zapominajcie o tym. To jest jak na ostrzenie noża, musicie to zrobić. Ale możemy przejść do gitary elektrycznej. Może ja tutaj mam mało wzorcowy jakby przykład, jakby jeśli chodzi o kształt tego instrumentu, bo to wygląda jak narzędzie zbrodni. Natomiast ma słabe przetworniki, takie słabe. W sensie nie ma jakichś super mocnych przetworników przede wszystkim, a tak by się kojarzyło, że no taki kształt to musi być gitara tylko do metalu. To jest nieprawda, ona ma też świetne kliny, tak swoją drogą. Dwie przystawki. Dwa przetworniki. Tutaj akurat ma wersję siedmiostrunową, czyli nie dość że ten kształt, to jeszcze więcej strun niż typowa gitara sześciostrunowa. To jest standard. Natomiast co my tu mamy? Struny metalowe, ale zazwyczaj troszkę cieńsze niż gitarze akustycznej i często troszeczkę niżej zawieszone. Gitara jest dużo bardziej wygodna i na niej gra się naprawdę łatwo w sensie łatwo. Jest stosunkowo docisnąć przy dobrym ustawieniu strunę do progu, żeby po prostu pojawił się dźwięk. Na takiej gitarze możecie grać absolutnie szeroki zestaw gatunków muzycznych, właściwie jaki tylko sobie wymarzycie. Jeśli wyposażycie tę gitarę w przetworniki, jeśli ona będzie wyposażona w przetworniki, o jakimś Umiarkowanym, powiedzmy, sygnale, tak jak na przykład tutaj, to możecie śmiało zagrać coś na czystej barwie. Możecie śmiało zagrać coś na Barwie lekko przesterowanej, jakiś blues, coś w tym stylu. Możecie zagrać też metal i możecie robić absolutnie wszystko z tą gitarą, co tylko chcecie. Możecie podpinać efekty. Możecie bawić się różnymi wzmacniaczami. No właśnie. To, to jest za mało. Ta gitara musi. Ta gitara musi mieć jakieś źródło dźwięku, prawda? Tak, to był dźwięk nie z tego bezpośrednio, tylko tu jest sygnał zebrany do przetwornika, i to potem idzie do głośnika. Czyli to, co tak naprawdę my słyszymy, to jest po prostu głośnik. Czy tutaj, jak w moim przypadku, to były monitory studyjne. Już nie chciało mi się próbki wam nagrywać żadnej, po prostu, ale słyszeliście, że ten sound nie był bezpośrednio. Ta gitara brzmi, sama brzmi tak. Także tak to wygląda. No, wiąże się to oczywiście z jakimś dodatkowym kosztem. Nie są to jakieś straszne pieniądze. Dzisiaj szczególnie, że mając komputer możecie sobie po prostu, a każdy ma komputer z grubsza, możecie sobie po prostu zorganizować jakiś interfejs albo po prostu kupić jakieś wtyczki tak zwane, czyli wirtualne wzmacniacze, wirtualne kolumny, i efekty, że to wszystko, po prostu możecie sobie ukręcić sound w ogóle nie mając żadnego wzmacniacza, mając jakieś, no właśnie, może monitory studyjne by się przydało kupić, no ale to już jest, to, to możliwości jest tutaj wiele. W każdym razie sama ta gitara to jest za mało, żeby rozpocząć naukę. Warto mieć to na uwadze przy rozważeniu waszego też budżetu. Ale jeśli bardzo chcecie grać na gitarze elektrycznej, to to zróbcie. Poczekajcie może chwilę dłużej, żeby sobie to po prostu kupić. Nie wiem, jesteście młodsi, to zbierzcie z jakiejś okazji więcej razy, nie wiem, z gwiazdki, z urodzin i tak dalej. I po prostu pójdźcie po to, co was najbardziej kręci, bo jeżeli nie wybierzecie sobie instrumentu, który będzie was po prostu jarał i inspirował, to może przyjść jakby jakieś, jakaś forma rezygnacji. I możecie w ogóle tą gitarę odstawić w kąt jeśli nie będzie wam sprawiała radości kształtów typów tych liter jest bardzo dużo takim uniwersalnym rozwiązaniem to wam może pokażemy przystawki fajnie jakby miały przystawki i single coil czyli single tak zwane i humbucker na przykład układ hss czyli nic innego jak humbucker single single A tutaj może wkleję wam tego typu gitary, jakiś stracik, jakiś super strat, coś w tym stylu, czyli taki typ, typ korpusu gitary. Single będą brzmiały jaśniej i będą bardziej do takich fajnych, lightowych, jakieś, nie wiem, jakieś funky, coś w tym stylu. Kliny bardzo ładnie zabrzmią na, na singlach. Natomiast jeśli chcielibyście grać no, rokowo, rokowo muzeum. To single, same przystawki typu single coil nie będą najlepszym rozwiązaniem. Warto, żebyście mieli chociaż jeden humbucker na przykład pod, pod mostkiem. To jest mostek gitary, więc tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście operujemy sobie tutaj przełącznikiem i te przystawki zmieniam. Raz gra ta, raz gra ta, raz grają dwie. Potem jeszcze w niektórych gitarach można robić cudawianki, jak w mojej, gdzie. Rozpinamy cewki, yy, możemy się bawić tutaj we wszystkie strony. Teraz mamy rozpięte cewki, możemy je z powrotem spiąć i mamy dużą ilość brzmień. Chodzi o to, że gitara elektryczna jest narzędziem szalenie uniwersalnym. Uważam, że najbardziej uniwersalnych, uniwersalnym z tych wszystkich gitar, które dzisiaj tutaj yy, pokazuję. Soundy, które możemy ukręcić są naprawdę, yy, naprawdę mogą to być bardzo skrajne rzeczy. Także jeśli gitara elektryczna, to również albo wzmacniacz, Albo jakieś wtyczki, na przykład ja jestem w trakcie testowania wtyczki Rhino od Aurora DSP, także możecie sobie to sprawdzić. No a jeśli chcielibyście być częścią sekcji rytmicznej, tak zwanej, czyli perkusja bas, to jest sekcja rytmiczna, tak swoją drogą, tu zostaje wam gitara basowa. Może to te częstotliwości powodują u Was gęsią skórkę, i po prostu was kręcą. To jest akurat instrument pięciostrunowy. E, lutnicza kopia legendarnej gitary Jazz Bass od Fendera. Z bardzo ciekawym drewnem. E, w ogóle to drewno jest no, bar bardzo piękne. To jest, tak mi się wydaje, się tym gra na tym instrumencie. E, on pełni trochę inną rolę, e, niż on jest takim pomostem między gitarą i w Wszystkimi klawiszami, wszystkimi innymi instrumentami, a perkusją. To jest, taki, to jest taki pomost. Ten pomost to dosyć duża koncentracja tego instrumentu na rytmie w utworze, ale również na wysokości dźwięków. tak Więc możemy, możemy dlatego to jest taki pomost. To, to nisk, te niskie częstotliwości jest to taki, ja to trochę tak nazywam, że właśnie jest pomost między gitarą a perkusją. Inne funkcje pełni zupełnie inna technika gry. Tutaj gra się na przykład palcami bardzo często. Instrument taki trochę czasami prześmiewczo, gdzieś tam do niego podchodzą ludzie, a nie ignorowałbym te, tego instrumentu. To jest pełnoprawny sprzęt, pełnoprawny instrument, i e, jeśli tylko nie potraktujemy na przykład nie wiem, nauki na nim po macoszemu, to możemy grać w fantastyczne rzeczy. E, polecam takie nazwiska, na przykład jak Victor Uten, no, klasyka, e, nie wiem Markus Miller i Inni, naprawdę, e, właśnie jeśli lubicie, nie wiem, techniczny death metal, nie wiem, czy takie macie preferencje, e, posłuchajcie sobie, e, tutaj wrzucę Bass Playthrough na basie bezprogowym do e, kawałka, jednego z kawałków zespołu Obscura. Świetne, świetnie to brzmi moim zdaniem. Możecie sobie posłuchać też oczywiście nowego utworu mojego zespołu, Phoenix Rise of Going gen taki kawałek i właśnie nagrałem tam Bass Playthrough. To możecie sobie zobaczyć jak w troszeczkę e, cięższych klimatach e, może realizować się partia basu, która nie jest napisana po macoszemu, e, tylko e, no, jest myślę, że też na, na dosyć fajnym poziomie zrobiona. Dobra, posłuchaliście sobie różnych próbek. Wiecie mniej więcej o co chodzi z tymi instrumentami. Także wybierzcie coś dla siebie, i nie ma tutaj, nikt tutaj wam niczego nie narzuca. Zróbcie to, na co macie ochotę. Przede wszystkim znajdźcie, jeśli totalnie zaczyna się od zera, znajdźcie osobę, która was poprowadzi. Nauczyciela jest to ultra ważna sprawa, powiedziałbym wręcz, że kluczowa dla waszego późniejszego rozwoju. Natomiast. Yy... Zachęcam też do skorzystania z moich kursów, na które jest promocja. Minus 50%. Wydałem ich 8 i jest już nas tam prawie, Was w sumie prawie 10 tysięcy. Za co Wam bardzo dziękuję za zaufanie i według mojej wiedzy jest to wynik numer jeden w Polsce. Nie mogę powiedzieć tego ze 100% pewnością, ale jest dosyć sporą. Także opinie o tych materiałach znajdziecie w przypiętym komentarzu. Myślę, że one mogą Was dużo bardziej przekonać niż obojętnie, co ja bym tutaj Wam powiedział, że są cudowne albo coś w tym stylu, ponieważ yy, jestem stroną, ja Wam to sprzedaję. Tak, prawdziwą moc uważam, że mają opinie osób, którym po prostu pomogły realnie. Także wybierzcie sobie instrument taki, jakbyście chcieli. Może to być gitara akustyczna, yy, tam nabędziecie pewnych. No, na przykład stwardnieją Wam dosyć mocno palce i potem jak przyjdziecie na elektrykę, to Wam będzie łatwo po prostu. Podobnie będzie z klasykiem. Jeśli chodzi o łatwość gry, tu będzie łatwiej, tu będzie najłatwiej z tych wszystkich gitar. Mówię o łatwości do dociśnięcia dźwięku. Absolutnie nie mówię, że graj na gitarze elektrycznej to jest jakieś łatwiejsze, czy coś w tym stylu. Natomiast faktycznie, takiej fizycznej siły, akustyk... Akustyk bardzo, bardzo mocno weryfikuje. Na pewno, żeby grać koncert przez półtorej godziny na akustyku, to musicie być po prostu w formie. I yy, jest to pewnego rodzaju wyzwanie, ale w ogóle te instrumenty, te kawałki drewna, to są same wyzwania w sumie. Także to jest nic dziwnego. Jeśli mielibyście jakieś pytania, wiecie, zaczynałem prawie 20 lat temu grać, więc... Yy, więc nie do końca taką codziennością są dla mnie te pytania zupełnych, zupełnie początkujących osób, prawda? Więc napiszcie te pytania. Postaram się, jeśli nie na wszystkie, to na przynajmniej jakąś ich część odpowiedzieć. A postaram się na wszystkie. Dajcie mi znać, co i jak, jakie macie wątpliwości. Na koniec weźcie sobie na przykład osoby, które mają już jakieś pojęcie w temacie. I niech Wam wybierze, bo o ile yy, jeśli mamy jakiekolwiek doświadczenie z instrumentami, to ja zawsze polecam osobistą wizytę i ogranie instrumentu, ale na początku po prostu WY takiej wiedzy jeszcze nie macie. Koniecznie weźcie sobie osobę, która jest zorientowana w temacie. Sprzedawcy też Wam mogą pomóc, chociaż nie zawsze yy, niestety są to osoby kompetentne. Tak życie pokazuje i nie zawsze będą też grały totalnie na wasz interes. Może bardziej na swój, bo może szef powiedział, że te gitary trzeba sprzedawać, a tamta jest lepsza, albo coś w tym stylu. Yy, nieważne. Najlepiej pójść ze sobą, która jest zorientowana w temacie i to będzie i to będzie bardzo dobry trop dla was. Mam nadzieję, że troszeczkę wam rozjaśniłem temat yy, rodzaju instrumentów. Mam nadzieję, że też wybierzecie coś, Adekwatnego dla siebie, coś z czego będziecie zadowoleni, i dobrze przemyślcie to, co Wam się podoba, i tak bo z tym kawałkiem drewna, ze strunami będziecie spędzać, mam nadzieję, długie godziny, może nawet lata. A do tego przydadzą Wam się filmy, szczególnie jeden Motywacja na rok 2022. To był poprzedni film z tej serii, na który Was. Serdecznie zapraszam, po prostu wpadajcie. A my widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Hej!